Michał Tuszyński, witam serdecznie. Kontynuujemy nasz przegląd karty walk gali KSW 76, która już 12 listopada w Grodzisku Mazowieckim. I dzisiaj bardzo ważny punkt programu, bo mowa o zawodniku, który wystąpi w co-main evencie tej gali w Grodzisku. Z nami Krystian Kaszubowski. Witamy serdecznie. Hej, hej, witam wszystkich, cześć. No właśnie, jeżeli chodzi o początek tej rozmowy, no to sprawa jest prosta, bo tak naprawdę wczoraj miał premierę trailer waszej walki na tej gali KSW 76, więc od razu błyskawicznie przechodzę do tego, jakie słowa padły w tym trailerze. Martin Lewandowski powiedział, że to jest twoja życiowa szansa i chciałem zapytać, Krystian, czy ty się pod tymi słowami Martina Lewandowskiego podpisujesz? Moja pierwsza życiowa szansa, jakby nie było, to była walka o pas z Soldiczem. Więc wydaje mi się, że to była moja pierwsza szansa życiowa. Można powiedzieć, że to jest gdzieś tam druga szansa życiowa, ponieważ myślę, że wygrany w tej walce może zawalczyć o pas, więc jak dla mnie to bardzo ważne jest, żeby wygrać w tej walce. Chyba nikt tego... Tak, słucham cię, Krystian, mów. Myślę, że można tak powiedzieć, że może nie pierwsza szansa, ale gdzieś tam druga, by z powrotem zawalczyć o ten pas. Chyba nikt, kto to śledzi, nie widzi tego inaczej, jak właśnie tak, że to się ma zakończyć jakby walką o pas zwycięzcy tej walki. Ale fajnie, że wspomniałeś walkę z Roberto Soldiczem, bo z jednej strony chyba każdy, kto to śledzi, wie, że Krystian Kaszubowski to jest zawodnik, który dużych wyzwań się nie boi. Czasem się tylko zastanawiam, Krystian, czy to jest odpowiedni timing, jak to się mówi w sportach walki, czy wybierasz odpowiedni czas, bo wiem, jak to było z Roberto Soldiczem, bardzo szybko zdecydowałeś się na tę walkę. Sam kiedyś chyba powiedziałeś, że być może to było zbyt szybko jak dla ciebie. Teraz jest Adrian Bartosiński, wiadomo, bardzo mocny zawodnik, którego bierzesz tak naprawdę wracając po kontuzji. Jak ty na to patrzysz? Czy to są na pewno odważne decyzje? Pytanie, czy rozsądne? Na ten moment na pewno jestem dużo lepszym, dużo mocniejszym zawodnikiem niż jak walczyłem z Roberto Soldiczem, więc wydaje mi się, że ten mój poziom jest dużo wyższy i na ten moment uważam, że mam na tyle dobrą formę, że jestem w stanie pokonać Adriana i raczej nie mam jakichś większych obaw. Forma formą, ale chciałem zapytać, czy teraz już a propos tego powrotu do zdrowia, to jest Krystian Kaszubowski, o którym możesz powiedzieć z ręką na sercu, że to jest Krystian Kaszubowski zdrowy i gotowy na 100%, że już po tej kontuzji nie ma śladu. Tak jest, jestem zdrowy na 100%. Kontuzja wyleczona, operacja przebiegła zgodnie z planem, jakąś nową metodą, że po prostu mogłem wrócić do zdrowia, do treningów szybciej, o 3 miesiące, więc nie było pauzy pół roku, tylko było pauzy 3 miesiące. I co, wróciłem po 3 miesiącach na matę i od tamtej pory, wiadomo, pierwsze treningi nie były jakieś za mocne, bo jeszcze noga tak na tyle nie pozwalała, ale później jeszcze treningi były naprawdę bardzo mocne i powiedzmy, że od 4 miesięcy jestem w bardzo mocnym gazie. Nawet zabiegałem walkę szybciej, żeby już zawalczyć w październiku, bo czułem się gotów na październik. Wyszedł listopad, więc jestem też gotowy na listopad. Dlatego ciebie pytam, bo wiem, że kilka miesięcy temu bodajże powiedziałeś w jednym z wywiadów, że gdzieś tam przy kopnięciach to biodro czujesz. Teraz już takich spraw nie ma. Tak, zgadza się. Już jest wszystko jest okej. Fajnie, że ta kontuzja się przydarzyła. Fajnie, że o tym rozmawiamy, ponieważ też kiedyś wspomniałeś o tym, że no to nie jest tajemnica, że miałeś plany związane z wojskiem, tak, marynarz i tak dalej. I z tego, co wiem, to ta kontuzja niestety tobie te plany zrujnowała. Jak to wygląda? Znaczy to wyglądało tak, że no przedłużyło się na pewno gdzieś to całe wstąpienie do wojska. W międzyczasie wybuchła ta wojna na Ukrainie i przez to też, z tego co wiem, gdzieś tam wypływali coraz częściej w morze. A jak wiemy, to by nie było mi na rękę wypływać w morze za często, bo bym miał etat właśnie na statku. Bo tam raczej treningów żadnych nie zrobię. Jak zrobię, no to jakąś siłownię, jakąś, nie wiem, walkę z cieniem, no ale to wiadomo, to zamiast się rozwijać, by to wszystko spadało w dół. Na ten moment mam dodatkową gdzieś tam pracę, w której mogę trenować, dalej się rozwijać. W trakcie pracy gdzieś tam mogę pójść sobie na salę, zrobić trening. Mam też takiego dobrego kolegę, z którym jest wkarzy w Polski i w międzyczasie jak razem pracujemy, to sobie chodzimy na salę i możemy, powiedzmy sobie, skorzystać z sali i robić treningi, więc cały czas się rozwijam. Wszystko wyszło na dobre, tak można powiedzieć, z tą nogą. Krystian, a jak ludzie, na przykład Sebastian Przybysz w tym vlogu ostatnim mówią, że masz inny mental,
że zmieniłeś się, że jest inne, fajniejsze, lepsze podejście, to wynika z wieku, z tego, że dojrzałeś, z tej pracy nad sobą, z pracy z psychologiem. Jak to jest? Raz, że z wiekiem wydaje mi się, że coraz bardziej dorastam do tego sportu, a dwa też na pewno widzę to po sparingach, że jest coraz lepiej, że coraz mocniejszy się czuję i gdzieś tam nastawiam się już typowo na to, by wygrać te walki. Nie zastanawiam się, a może wygram, może nie, tylko kurde, czuję to, że po prostu wygram, nie? I gdzieś może też dlatego fajnie przepracowałem ten okres, to też mi gdzieś tam dało wiatru w skrzydła. Teraz już 12 listopada, za kilka dni jest sprawdzian i nie mogę się doczekać tak naprawdę. Jeszcze trzeba zbić te kilka kilogramów. No to jest najgorszy w sumie okres, bo jest okres robienia wagi. I tak naprawdę nagroda przyjdzie w sobotę. Po walce się najem, no to też bardzo czekam, nie ukrywam, bo od kilku miesięcy są takie ścisłe diecie. Gdzieś brakuje mi tego fast foodu, więc przyjemności będą po walce. Także nie mogę się doczekać naprawdę. A ty jesteś, waga, bardzo ważny temat, jak zawsze. W twoim przypadku może nawet ważniejszy, biorąc pod uwagę przeszłość. Mogę się mylić, ta ostatnia twoja walka bodajże z Robertem, to było 83, tak? Z tego, co pamiętam. 84. To znaczy, ja już miałem wagę zrobioną, bo miałem... Tak, właśnie. Właśnie do tego nawiązuję, że wiesz... Mogłeś jakby docenić, jak to jest w ten Fight Week, gdy rzeczywiście ta waga jest zrobiona, uśmiech na twarzy, więcej spokoju i tak dalej. I się zastanawiam, czy ty cały czas w głowie masz to, czy ta kategoria półśrednia to jest dobra kategoria, bo wiemy, że ona ciebie bardzo dużo wyrzeczeń kosztuje. Od jakiegoś czasu, od poprzedniej walki, współpracuję z dietetykiem, z Przemkiem, z Better, z Łodzi. Także robi mega dobrą robotę, ta waga sukcesywnie spada, tak naprawdę tych kalorii cały czas mam sporo, bo mam kilka dni do walki, mam gdzieś tam 2800 kalorii, węglowodany jeszcze jem, więc wydaje mi się, że to są całkiem przyzwoite kalorie jak na ten okres czasu. A tych kilogramów też jakoś za dużo nie jest, bo tam zostało mi lekko ponad 6 kg, a wczoraj przykładowo piłem już te 9 litrów wody, więc jestem opity tą wodą, więc myślę, że nie będzie większych problemów, by zrobić tą wagę. Tylko wiadomo, trzeba gdzieś tam kilka wyrzeczeń trzeba było zrobić, trzymać się tej diety, już że tak powiem, na stałe, żeby te wszystkie treningi też były na 100%. Wiadomo, nie jeść się, by mógł zjeść powiedzmy jakiegoś fast fooda, tylko nie chciałem, miałem rozpiskę od dietetyka i cały czas się tego trzymałem, by po prostu te treningi wszystkie były na najwyższym poziomie. A co jest taką największą słabością Krystiana Kaszubowskiego? Wiesz, mówię o jedzeniu, co jest tym, z czego musisz zrezygnować albo mocno ograniczyć i boli cię to najbardziej? Każdy ma jakieś słabości. No ogólnie lubię jeść, no słodycze, by gdzieś tam podjeść tych słodyczy w okresie roztrenowania. Kebaby, pizzę, no wszystko, jakieś takie rzeczy. Niekoniecznie te niezdrowe, ale na przykład te zdrowe, ale po prostu w większych porcjach, nie? Typu ja mam fajną owsiankę, ktoś tutaj mi zapisał, tylko też nie mogę najeść się pod korek, bo wiadomo, gdzieś tam kalorie ograniczają. Więc marzy mi się po prostu to, aby się najeść tak naprawdę kilka dni pod korek, tak do syta. Ale standardowo biceps u ciebie siedzi. Powiem tobie, że ledwo zmieścisz się w kadrze. Jest bardzo dobrze. Wracając do... Chciałem zapytać o okres przygotowawczy w kontekście dwóch miejsc, w których miałeś okazję być. Nie chcę pytać o przygotowania w Mighty Bulls. To jest jakby dla ciebie oczywistość i sprawa naturalna, ale miałeś okazję odwiedzić też stolicę. Był Unik, była też Skra Sport, a więc nowe miejsce na sportowej mapie Polski. Powiedz... W ogóle ile tam byłeś, z kim miałeś okazję sparować i czy ty uważasz, że to było coś cennego dla ciebie, bo wielu zawodników mówi, że fajnie czasem po prostu z kimś innym potrenować, posparować, bo to zawsze jest wartość dodana. Tak jest, zgadza się. Byłem w Warszawie, byłem tam 3 dni. Sparowałem między innymi z Damianem Janikowskim, sparowałem z Albertem Odzimkowskim, jakieś zadaniówki z Paczulskim, więc i też dużo innych zawodników, więc naprawdę na sparingach tam było bardzo, bardzo dużo zawodników, bo tam bodajże, nie wiem, z 30 osób, więc było z kim porobić. Więc fajnie, na pewno fajnie, gdzieś tam też doceniłem swoją wartość, można powiedzieć. No, było okej, na pewno jeszcze tam wrócę.
Dobrze, a jeżeli chodzi o analizę Adriana Bartosińskiego, to jest tak, że to jest ta dziedzina, którą zostawiasz swoim trenerom, to oni oglądają, analizują, rozpisują, a potem gdzieś wprowadzają to w ten twój trening? Jak to wygląda u was? No też na pewno gdzieś tam wiem, jak Adrian walczy, bo oglądałem jego walki, trener też ogląda. Do tego, do mojego sztabu, do moich przygotowań doszedł silnoręki z Pirani, więc z nim robiłem ostatnio parter, więc gdzieś tam mniej więcej wiem, czego można się spodziewać po Adrianie, tak? Gdzieś tam ten parter ma dobry, mimo że tych walk przeważnie nie kończy w parterze, tylko w stójce, to ten parter ma naprawdę bardzo dobry, silny fizycznie, dobre zapasy. Więc pełnopłaszczyznowy zawodnik to jest. Jestem gotowy walczyć z nim w każdej płaszczyźnie. A jeżeli Adrian Bartosiński to jest zawodnik walcząc, z którym każdy fighter musi uważać na te jego dźwignie na nogi, to czy ty, a propos tej kontuzji, którą przechodziłeś, musisz uważać bardziej, szczególnie? Nie, trenowałem sporo gdzieś tam obron, sporo sam gdzieś tam próbowałem dźwignię zakładać, więc nie było jakoś problemów z tą nogą. Chciałem ciebie zapytać, bo ostatnio Sebastian Rajewski, też z którym rozmawiałem na Skype'ie, powiedział, że on miał, być może jeszcze ma, problem czasem, żeby w okresie przygotowawczym powiedzieć sobie stop. Cały czas myśli, że jeszcze więcej, jeszcze lepiej i kluczowe dla niego jest znalezienie tego miejsca, kiedy jednak trzeba powiedzieć sobie dość. Jak to wygląda u ciebie? Zgadza się, mam to samo gdzieś tam. Czuję, że organizm na przykład był zajechany i żeby sobie odpuścić trening, to muszę, kurde, naprawdę postarać się, żeby nie pójść na ten trening. A jak nie pójdę na ten trening, to zaś mam wyrzuty sumienia. Także jednak to jest też ważne, żeby mimo wszystko, jak już człowiek czuje, że już jest bardzo przemęczony, to żeby sobie odpuścić ten jeden dzień albo zrobić lekki trening, bo to później owocuje, powiedzmy, na sparingach. Człowiek bardziej świeży, wypoczęty przychodzi, ten trening też inaczej wygląda, bo nieraz było tak, że przychodziłem na siłę na ten trening i ten trening nie wyglądał tak, jak powinien, bo po prostu czułem się na tyle zajechany, nie? Jak sobie zrobiłem, po prostu jeden trening odpuściłem z dwóch dziennie, to ten drugi trening już wyglądał całkiem inaczej. Obejrzałem sobie kilka wczoraj twoich walk, te, które są dostępne na YouTubie, w internecie i tak dalej, i chciałem ciebie zapytać, czy ty naprawdę uważasz, że nie masz talentu do tego sportu? Wiesz co, no zawsze byłem gdzieś tam, po prostu miałem warunki fizyczne. Też nie mogę kopać, między innymi ta kontuzja biodra nie była spowodowana po prostu tym, że to się stało, tylko z biodrami problem mam od dziecka. Chodziłem na karate, chodziłem na kickboxing, nigdy nie mogłem kopać na głowę, na żebra. Mam kilka kopnięć tak naprawdę, które robię. Nawet widać to po walkach, że ja nie kopię na górę. Nie wiem, czy kiedykolwiek kopnąłem nawet na żebra, gdzieś tego fronta kopnę, czy jakieś tam inne kopnięcie, ale high kicka, no to nie ma szans, nigdy w życiu nie wykonałem na żadnej walce. Więc ten problem z biodrami jest genetycznie, mam po prostu je tak ułożone od dziecka, nie? Więc to też troszkę przeszkadza, ale gdzieś tam mam kilka swoich innych technik. Swoje ciało rozkładam tak, żeby po prostu mi to za bardzo nie przeszkadzało, nie? No dobra, to a propos tego. Jeszcze w trakcie, znaczy w wywiadzie po walce, w klatce po KSW 66 powiedziałeś, że nie chcesz już wygrywać na punkty. 3 lata temu mówiłeś, że chciałbyś trochę powalczyć do decyzji, bo ostatnio wszystko szybko, a już rok temu... O, jesteś? Widzisz mnie? Mieliśmy małe problemy chyba, ale wszystko jest w porządku. A więc wtedy, że chcesz wygrywać na punkty, potem, że te decyzje, chciałem zapytać, jaki plan jest teraz, żeby jednak troszeczkę powalczyć, czy jednak jak najszybciej i do domu. Kiedy dosyć szybko się kończyły, też chciałem zdobywać to doświadczenie w klatce, jednak zdobywałem, bo późniejsze walki jednak były wygrywane na punkty, więc to doświadczenie już jest złapane, więc koniec tego. Fajnie by było wygrać przed czasem, ale wiadomo, Adrian to jest solidny zawodnik, nie mogę też się podpalić za bardzo na niego, nie mogę ruszyć od razu na 100%, bo on też to może wykorzystać, więc trzeba równoważnie do tej walki podejść, tym bardziej, że to walka jest już o coś można powiedzieć, tak? Już mi dużo da ta walka. Ale wiadomo, mam plan, fajnie będzie zakończyć tą walkę przed czasem i pokazać wszystkim, że można, tak? Bo z tego co patrzałem, te kursy buchmacherskie są kosmiczne na mnie, a ja wiem i wierzę w siebie, że ta walka inaczej się skończy niż jak pokazują kursy buchmacherskie. Wiesz, to jest w sumie też coś, o co chciałem zapytać, bo wczoraj sobie patrzyłem na te kursy, wiadomo, że jesteś albo jednym z największych, albo największym underdogiem na tej karcie. Ty jesteś największym, tak? Rajewski jest największym, ty chyba jesteś na drugiej pozycji, zgadza się. Tak. I to ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? Z tego, co teraz mówisz, to chyba to jest jeszcze większa motywacja, żeby
No pokazać, że to nieprawda. Zgadza się, jest to motywacja, bo jednak fajnie utrzeć nosa buchmacherom i tym, co będą stawiać przeciwko mnie. Jednak stracą troszkę pieniążków, a ci, co obstawią, to mają sporo do zarobienia tak naprawdę. Dobrze. Słuchaj, tak odchodząc od walki, żeby nie było tak w 100% absolutnie poważnie w tym Fight Weeku, nie wiem, czy mam dobre informacje. Ty dopiero w tym roku zdałeś prawo jazdy? Zgadza się, tak. Chociaż robię od 18 roku życia. To wyglądało tak, że miałem egzamin, 2-3 lata przerwy. Potem egzamin nie zdałem, 2 lata przerwy. Później miałem tych 5 egzaminów, powiedzmy 6, ale mówię, rozłożone na 10 lat. I w końcu wziąłem się za to po tej kontuzji. I w końcu jest, zrobiłem to. Się naprawdę cieszyłem, kurde, jak dziecko, nie? Że w końcu mogłem sobie pojeździć. I to życie też jest wygodniejsze, bo gdzieś tam nieraz jak tymi autobusami, 2-3 trzeba było jechać, to ten czas się traciło, a teraz parę minut jestem w klubie, czy tam gdziekolwiek indziej, gdzie jadę. Krystian, powiem tak. Grzegorz Jakubowski, twój coach, head coach Mighty Bulls, mówi, że masz papiery na to, aby być mistrzem. Zbigniew Szyszka mówi, że jesteś zwierzakiem, a więc tutaj dużo komplementów. I chciałem tymi słowami zakończyć tę naszą rozmowę. Bardzo tobie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Do zobaczenia w Grodzisku Mazowieckim. Trzymam kciuki, żeby też zbijanie wagi potoczyło się po twojej myśli. Powodzenia, Krystian, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję również, pozdrawiam. Moim, ale przede wszystkim waszym gościem był bohater co-main eventu gali KSW 76, która już 12 listopada w Grodzisku Mazowieckim, Krystian Kaszubowski, który jak sam mówi jest gotowy na to duże wyzwanie, które go czeka. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.